Dzień dobry, Robert Franczyk jest naszym gościem, zgadza się? Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Panowie też. Gratuluję tego biegu, mimo że pan jest trochę niezadowolony, ale zaraz o tym porozmawiamy. To był bieg dookoła Mont Blanc, tak? Tak, to był jeden z dystansów. Ogólnie najdłuższy dystans wynosi bodajże 176 km. Ja akurat zakwalifikowałem się na dystans 150 km. No, ze względu tam na warunki pogodowe został on tam przez organizatorów wydłużony do 150 chyba 6 czy 4 kilometrów. No, ale jakby to jest taki drugi dystans w sensie długości. No, na te dystanse są już prowadzone losowania. Oprócz tego, że trzeba mieć tam jakieś punkty UTMB, które pozwalają się jakby zakwalifikować do losowania, no to potem jest przeprowadzane losowanie. No i jak ktoś ma trochę jeszcze szczęścia, to po prostu może stanąć na starcie. I stanął pan na tym starcie i biegł pan przez ile dni? No mi to zajęło 2 dni. Najszybszy jeden dzień. Okej. Znaczy jedną dobę. I spędził pan w sumie w trakcie biegu, zobaczył pan wszystkie pory roku, bo tam temperatura pewnie od minusowych po plusowe, prawda? No tak, tak jak już wspomniałem, właśnie ze względu na te warunki pogodowe, organizatorzy trochę musieli zmienić trasę. Bieg ogólnie odbywa się na wysokościach między 2000 a 2600. No i tam już praktycznie w dzień startu no, padał deszcz na tych wysokościach niższych, natomiast już powyżej wysokości 2200 padał śnieg, była mgła, śnieżyca, w nocy minus 7, także tak jak pisałem na Facebooku, cztery pory roku. No. Tak. W drugi dzień biegu wyszło słoneczko, super widoki także. I pomógł pan też w trakcie swojego biegu pewnej kobiecie. No tak wyszło, bo po prostu kobieta, no to już była jakby druga noc biegu, to już było w okolicach setnego kilometra, bodajże nawet chyba 90 kilometr. No w połowie podejścia na jakiś tam kolejny szczyt, no kobieta traciła przytomność ze względu na brak snu po prostu, no. No raczej zostawić jej by było ciężko, bo no raz, że temperatura, dwa, że po prostu wąskie ścieżki, no alpejskie, przepaść z jednej, z drugiej strony, więc musiałem wejść na szczyt po służbę ratowniczą, zejść z nimi, zlokalizować tę kobietę. Jeszcze tam ze mną był jeden chłopak, bodajże ze Szwecji, no, który się w tym czasie nią opiekował. No i przejęli ją ratownicy, no a w sumie ja pobiegłem dalej, on już po prostu zrezygnował bodajże, chyba tak, bo nie widziałem, żeby ukończył bieg. No mało czasu już było i praktycznie już starałem się dobiegać na tych takich limitach czasowych do kolejnych punktów kontrolnych i praktycznie ostatnie kilometry, no to już była taka jakby walka z czasem. No. Ale się udało, bo ukończył pan ten bieg. To jest No ważne. tak. I to Tak, jest sukces. ukończyłem w limicie, cieszę się, że to zrobiłem, no jest to dla mnie sukces ogromny, także No no tak. pierwszy raz biegłem na takim dystansie z takimi przewyższeniami, bo praktycznie sumaryczna ilość przewyższeń tam wynosiła 9000 metrów, czyli 9 kilometrów podbiegów tak jakby zsumowanych, to jest, no dla mnie to jest dużo. Długo się pan przygotowywał do tego biegu? To znaczy, no ja się przygotowuję praktycznie Cały czas. Przez cały czas, tak. Jakby to jest jakby kolejny etap tej mojej pasji, tak? Tych moich przygotowań, tych moich startów w kolejnych biegach. Na razie jeszcze końca nie widzę. No, sprawia mi to frajdę, cały czas trenuję. No i nie wiem, gdzie będzie ten, że tak Ta powiem, meta, ten kres. finish. Tak. No oby jeszcze jak najdłużej, no bo też sprawia panu przyjemność, tak jak pan powiedział. Co panu jeszcze daje takie bieganie? Nie No ukrywajmy, bardzo trudne. na pewno psychicznie po prostu zapominam o problemach dnia codziennego, związanych z pracą, z jakimiś tam innymi, no na pewno tutaj to jest dużo. No sama sprawność taka fizyczna,
To też jakby mobilizuje, że mimo jakiegoś tam wieku, który mam, czuję się naprawdę sprawny. I, A w jakim pan jest wieku? To przecież pan no, jest młodym człowiekiem. młodym, nie młodym, no, w przyszłym roku już pół wieku będę miał. A, no to proszę pana, to ja myślę, że na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które biegają na Mont Blanc w wieku takim, jakim pan jest, no ale to chyba pan sobie zdaje sprawę z tego. A jak to się zaczęło? Znaczy zaczęło. Zawsze byłem gdzieś tam związany ze sportem. Od szkoły podstawowej tam biegałem, grałem w różne tam w piłkę siatkową, potem przerwa była jakieś tam studia w szkole średniej na jakieś tam inne sporty człowiek uprawiał, niekoniecznie, które miały wpływ korzystny na zdrowie. No i potem jakoś tak przyszedł czas, że uświadomiłem sobie, że kondycję, którą miałem, no spadła. No. Wziąłem się po prostu za siebie i tak pomału, no zawsze najbliżej było mi bieganie, no to zacząłem sobie biegać jakieś tam krótkie dystanse. Potem kolega ze studiów w zasadzie mnie zainspirował do takiego biegania długodystansowego. Krystian, z którym praktycznie przebiegłem jakby pierwszy chyba maraton, o ile dobrze pamiętam, uliczny jeszcze. Nie górski. Nie górski. No pierwsze to były jakieś tam maratony uliczne. Potem z kolegą z Cieszyna, z Rafałem, też mnie jakby zainspirował bieganiem po górach. Właśnie z tym kolegą jeszcze ze studiów, żeśmy taki pierwszy bieg ultra przebiegli, ten bieg rzeźnika słynny, tak, w Bieszczadach. No i tak po kolei jakieś tam kolejne starty w kolejnych biegach. No tak to jakoś samo się naturalnie nakręcało i nakręca. A pan sam wymyślił ten napis Cieszyn na szczycie? A, tak, to był mój pomysł. W zasadzie pierwszy raz bodajże w rok, nie, czy 2 lata temu biegłem ultramaraton w Lavaredo. To też było, to było w Cortinie start. No i to był taki pierwszy jakby bieg powyżej 100 kilometrów, to było 120 kilometrów, też właśnie górski. No i uznałem, że będzie fajnie jak na mecie taki akcent po prostu jak dobiegnę będzie. No i teraz go powtórzyłem. No to ja życzę powtórzenia kolejnych i takich sukcesów i tego, co pan robi. A jakie ma pan plany na najbliższy czas? I jeszcze w tym roku coś się będzie działo? No raczej w tym roku to już może chyba jakiś tam spontaniczny bieg, może na pewno nie taki długi. Tutaj jest w naszej okolicy bardzo dużo takich fajnych biegów górskich na krótszych dystansach. Między innymi Piekło Czantori, bardzo ciężki bieg. Tam są bodajże 3 dystanse i jest fajny, bo on jest w listopadzie. Może zobaczę, jak się będę czuł na siłach. Natomiast, tak jak już mówiłem, w przyszłym roku jakiś tam mam okrągły jubileusz. Coś mi się w głowie rodzi, ale chciałbym to na razie zachować dla siebie. To trzymamy Na kciuki za pewno, tę tajemnicę, bo na pewno pan coś planuje. Jak się uda, to myślę, że będzie o tym coś tam słychać. A kondycyjnie, jeżeli chodzi o kontuzję, to póki co odpukać jest dobrze, tak? Nic pana nie boli? No, Czy były takie nie, no chwile? jeśli chodzi o takie sprawy związane ze zdrowiem, to odpukać jest wszystko okej. Okay. Tak, jakieś tam kontuzje typu naciągnięcia, nadwyrężenia, ale to są kontuzje, które trwają tam tydzień, góra dwa i po prostu te mięśnie są na tą chwilę tak porozciągane, ponaciągane, że te kontuzje praktycznie przechodzą szybko. No, jeszcze tam mamy tutaj w Cieszynie naszą panią Danusię Tadel, która tych wszystkich sportowców tam wyprowadza szybko, w ekspresowym tempie, także korzystam też z jej usług. Może taka kryptoreklama, ale to jest też pani, która jakby Cieszyn reprezentowała na olimpiadach zimowych, także to była z olimpijczykami właśnie na olimpiadzie jako fizjoterapeuta bodajże. I to też sukcesami. Tak. No dobrze, no to w takim razie nie życzę panu
biegiem do pracy, bo brzmiałoby to strasznie, bo teraz normalny tydzień, prawda? Więc, ale No, jakoś. powiem szczerze, że zdarza się, że biegam do pracy, bo pracuję w kamieniołomie w Lesznej, także górnej. Z domu mam niecałe 10 kilometrów. Nieraz po prostu rano wstanę i pobiegnę do tego kamieniołomu, potem jeszcze na czantorię i do domu wrócę. Także. No właśnie, po co samochód, rower, prawda, jak można pobiec do pracy 10 kilometrów, wrócić i jeszcze w międzyczasie zahaczyć o kilka gór w naszym regionie. Tak jest. No dobrze. Robert Franczyk był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam. Pozdrawiam.